Dla nas najgorszym wrażeniem był powrót do namiotów. I po tygodniach żeśmy zeszli, już po całej walce, i potem poszliśmy też gdzieś tam na jakąś dolinę na odpoczynek dwu- czy trzydniowy. Pamiętam jedno, nieprawdopodobne. Jak zrobiono zbiórkę całego batalionu i tego mego plutonu, to ludzie się szukali nawzajem, bo nie mogli się odnaleźć. Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Wrócili do tego, to trzech, czterech w namiocie. Straszny obraz. W ogóle tych ludzi było bardzo mało. Can't remember because right to the end, when it's nearly finished, I was badly wounded because I was in a machine gun that was been thrown out from the trench, with the machine gun trench 30 yards away. The sergeant said, you know, I will go, you know, the group, I have to go, you know, on my place, you see. So he went in my place, of course, bomb dropped there. In my place, he was killed. For this reason, he saved my life for this reason, yeah. He's trying to find his friend, he can find him. They wanted amputating, but there was his youngest there, and Colonel Surgeon, he said, I'll save you, I'll try to save you. It's next door to me in the ward. Chap lost both legs and one arm. But he was happy, operate and so on, just a body, but he was joking and laughing and so on. And he said to me, Emil, when you get better and you're going to dance, don't you dance left turn, because this screw get unscrewed, you get higher and higher. Sopra quei monti si sente una voce, almeno a noi fateci la croce. La croce è stata fatta ai giovani forti, sopra c'è scritto Valle dei Morti. Monte Cassino sta Valle dei Morti. So, you know, there's our battle and we won. With the big casualties, but we got it, you know. Monte Cassino. Wielu straciło swoich narzeczonych, swoje sympatie. I wiele dziewcząt nie doczekało się ich powrotu, ale niektórzy doczekali się. Chwała Bogu. We finished war in Bologna, north country. This. Of course, we had to stay there for a few months to destroy all lorries, cannons, tanks, everything, because we didn't want to bring back again. Ponieważ myśmy w czasie akcji byliśmy pod dowództwem brytyjskim,
myśmy wrócili do Wielkiej Brytanii. Wyjechałem w 1946 roku z Włoch do Anglii. Po kilku dniach zorientowałem się, że to już to nie jest to, co Włochy. Włochy, jakby to tak powiedzieć, to były takie rozwydrzone. Anglię, w Anglii to było wszystko porządek, czystość, elegancja, wszystko na najwyższym poziomie. Myśmy nie mieli innego wyjścia, jak wrócić do Wielkiej Brytanii. Jestem w Anglii, nie mogłem wrócić do Polski, dlatego że komuniści opanowali kraj i nas mieliśmy trudności. A do tego ja byłem w Armii Czerwonej. Gdybym wrócił do Polski, to mnie uznali jako zdrajca. To jest armia, która znała ten system i która powiedziała sobie, że do tego systemu nie wróci. Nevertheless, half of them returned to their loved ones in Poland. Many were arrested, murdered, or deported to the Soviet Union. The Western Allies, weary of taking on the Soviet Union, had turned a blind eye to what was happening in Poland. They were offered free citizenship in Britain, but most Poles felt badly let down by the Allied leaders at the end of the war, when Europe was being carved up. Trzeba powiedzieć sobie tak, jak potraktowali nas Anglicy politycznie i jak socjalnie, bo to są dwa zagadnienia zupełnie różne. Politycznie nas definitywnie wystawili do wiatru, co do tego nie ma żadnych zastrzeżeń. When I started the business here, now there is a very hard going because they didn't like because I was Polish. I could speak six languages before. I learned very quickly. But when I came to England, this language I never learned. We go to dances. Of course, all girls, you know, more for soldiers than their own people, you know. And they're inclined to be jealous. But I met, you know, English wife and go to dances and gradually speak English. Ciężko było, straszliwie ciężko było na początku. I ci Polacy dawali sobie doskonale radę. Myśmy byli elementem, które było przygotowane na wszystkie przeciwności życia. Ostatecznie myśmy Rosję przeżyli. Wasze aspiracje życiowe możecie tutaj definitywnie spełnić w tym kraju, bo są możliwości. Jeżeli ma się trochę inteligencji, wykształcenia i opanowania języka, to nie ma żadnego problemu. Sami zakładaliśmy szkoły polskie, sami zakładaliśmy polskie parafie, sami zakładaliśmy polskie domy SPK, sami zakładaliśmy swoje własne kluby. Sami zakładaliśmy nawet instytucje charytatywne, pomocy tym ludziom, którzy nie mogli sobie dać rady. No i nie musieli specjalnie zabiegać o to, żeby stwarzać jakieś specyficzne warunki na to, żeby sobie życie urządzić. Także ja myślę, że oni się bardzo wzbogacili, przyjmując nas. I tak było. Wojna się skończyła, panie. Akurat zima była, pamiętam, październik, już tak przymrozki były, bo po wojnie teraz bida. Ojca nie było, bo ojciec zginął w Niemczech. Tu dzieci kilkoro. No to ja jakoś robotą. A jednak wrócił pan do Polski. Co takiego szczególnego? Patriotyzm, panie Iwaniu, patriotyzm. Z dziada pradziada. Bezrobotny byłem. Przyjechałem do Polski, mieszkałem jeszcze urodziny. Tak, taki los był. England, England. I didn't want to go to Poland because you see, I have a bad memory about Poland. All my life, when I was young, I wanted to be medical doctor. I told myself, I'm going to be doctor to make people better. Of course, I didn't education gone, so I told myself, when I have a family, I give a good education, so you know they have a good future. But I didn't regret. I byłem w wolnej Europie producerem, speakerem. Pierwszy byłem człowiekiem pierwszy w świecie, który po polsku przekazał wiadomość o wymorze Jana Pawła na papieża przez Radio Wolna Europa. I to mnie ciągle... Mam wielką radość z tego powodu i wielką dumę. Thank you very much. Thank you very much. Dziękuję panu.
Oddajcie teraz, ja też chcę skręcić.